Mój życiorys. Życie moje, już od smutnego socjalistycznego początku, składało się z mniej lub bardziej celnych zakochań. I tak, najpierw zakochałem się w chemii, i była to miłość z wzajemnością, która trwa do dzisiaj, rozwijając się bezustannie. Uczucie to było mi niezbędne do dostania się do kółka chemicznego przy pałacu młodzieży w Szczecinie i tu zwróćcie państwo uwagę. Wtedy były pałace, a dzisiaj są paby. I komu to przeszkadzało? Ale do rzeczy. Uczestnictwo w kółku pozwalało na wolny dostęp do różnych środków chemicznych, a więc różnokolorowe petardy w zasięgu ręki. Chodziło się po ulicy Willowego pogodna, jak paw we wszechobecnym, cicho okazywanym uwielbieniu tłumów. Potem była pani od biologii na początku ogólniaka, która moje płomienne uczucie zdeptała brutalnie na oczach klasy, pytając o rozmnażanie pierwotniaków. To tak, jakby zakochanego Romeo spytać, czy głód w Afryce da się usunąć metodami nieekonomicznymi, w momencie, gdy wspomniany bohater romantyczny był w połowie drogi między pocałunkiem a grą wstępną. Byłem na granicy porzucenia na stałe świata z obecnością kobiet i przynależność do mniejszości byłaby dzisiaj faktem, gdyby nie moja sąsiadka o imieniu Julita. Pewnego wieczoru w drugiej klasie ogólniaka odzyskałem pełne zaufanie do płci pięknej. W złotych blaskach jesieni przechodziłem obok klubu studenckiego kontrasty i just in time stało się prawdą. Otóż zastąpiłem długowłosego perkusistę kapeli rokowej, który był obiektem westchnień małolat, przez wybór zawodu disc Jokea. Potem były studia na Politechnice Szczecińskiej i pierwszy projekt garażu, o którym szef firmy budowlanej powiedział: Panowie, wojna będzie, że bunkier budujecie! Później, przed ukończeniem 25 lat, dyrektorowanie Polskiemu Stowarzyszeniu Jazzowemu i budowanie sieci dyskotek na Pomorzu, bo coś musiało sponsorować jazz. Potem sukcesy ogólnopolskie w wypuszczaniu pary z aparatury, co ma tysiąc wat, i w końcu czołówka polskich dyskomaniaków. Organizm był na mnie spieniony od dawna, bo przesypianie przez 5 lat studiów średnio trzech godzin na dobę nie dawało mu szansy na regenerację. Swoje niezadowolenie najpierw pokazywał kłuciem w klatce piersiowej, po czym rozpędzał serce do progów możliwości, dając mojemu mózgowi powód do pewnego niezidentyfikowanego niepokoju. Dla spokojności. Jak mówił bohater filmowy, wyjechałem na zachód, a raczej na północ, gdzie po dwuletniej przygodzie z miotłą i odkurzaczem rozpocząłem studia podyplomowe. Koperty z darami dawane wykładowcom dały mi zarówno uspokojenie, jak i bezpieczeństwo końcowego wyniku kształcenia bałtyckiego. Języki, nostryfikacja dyplomu. Język angielski i szwedzki, naturalnie, i świat szefów, dyrektorów stanął przede mną otworem. Co mi jednak po tym oknie na świat, gdy oni nie wiedzieli o potencjale intelektualnym we mnie drzemiącym? Pewnego dnia doszedłem do wniosku, że mieszkać to tu, a pracować tam, i zostałem dyrektorem prywatnego Radia Plama w Szczecinie właśnie. Nocne programy, ludzie szukający pomocy, nieszczęśliwe miłości, pani, która czekała pod studio Duńskiej z kwiatami i kanapkami. Eh, to nie wrati. Po doświadczeniach radiowca wróciłem do mojej pierwszej miłości chemii, i tak. Oczyszczalnie ścieków we Francji, gdzie na wszelki wypadek teraz nie jeżdżę. Nie to, żebym nie wierzył w siebie, ale wyznaję zasadę, że odrobina ostrożności nigdy nie zawadzi. W tym całym świecie prac wszelakich, bo jednak jeść trzeba, choć nie za często, o czym złośliwie przypomina czasami lustro, nie zapomniałem o sztuce i pisactwie bo pisarstwem tego nazwać nie mogę. Prawie zawsze, a szczególnie w chwilach agonii uczuć, reanimacji stosunków międzyludzkich, starałem się uwiecznić te chwilę na papierze, z lepszym lub gorszym skutkiem. Forma literacka od wierszy Dełek do przepełnionej bólem skopania duszy prozy była takim zwierciadełkiem chwili. Napisanych tworków nigdy nie poprawiałem, bo one miały znaczenie i przenosiły wartość emocjonalną tej i tylko tej zdefiniowanej czasowo-chwili. Czemu mają one służyć? Ano temu, aby czytelnik doświadczył wrażenia, że nie tylko on pośliznął się na tej samej skórce życiowego banana.